Dzisiaj zorganizujemy galę fake MMA. Darkness, co znaczy fake MMA? Znaczy to mniej więcej tyle, że zrobimy galę w Minecrafcie. Tylko że do tej gali, do uczestnictwa w niej zaprosimy widza, który nie wie, do czego ta gala będzie zmierzać, bo wtedy nie byłby to troll. Więc za dzisiejszy odcinek wybrałem widza, który no wygląda jak typowy noob, umówmy się. Żyje w małej kitce, nie ma praktycznie itemów i może chciałby coś zarobić, bo tak, będziemy płacić za każdą walkę, z tym, że każda kolejna walka będzie trudniejsza, o czym on jeszcze nie wie. Jeżeli lubicie troll na moim kanale, to stawcie łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło i subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, wakacje codziennie o 10 filmy. Zanim przejdziemy do rzeczy takich jak tytułowe walki, no to trzeba by było zrobić mały ring i ja myślę, że ten ring zrobimy tutaj, go ukryjemy, zrobimy tutaj wejście pod ziemię, okej, coś w taki deseń i teraz tak, syl 0 na 15 i 5. Czy, dobra, to nam zrobiło jakąś arenę. No zrobiło, nice. Teraz zróbmy tutaj na 20, żeby tutaj było większe. Okej, więc ja widzicie, bardzo szybko to idzie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tej ściany. A jeżeli chodzi o to tutaj, to dobra, zróbmy tutaj tak samo. Czyli zróbmy cyl 1 na 15, żeby tutaj sobie na pewno to ładnie zrobić. Tutaj zrobimy deep slate bricks na 15. Okej, czy to działa? No działa, działa. Więc teraz zrobimy jeszcze tak, tak, tak i tak. Okej, czy jest wszystko git? Nie, no naprawdę bardzo ładnie to wygląda. A jeszcze ja mam tylko pewne zastrzeżenia co do sufitu. Dobra, zrobiliśmy sufit nowy. No i teraz to wygląda ładnie. Weźmy sobie jeszcze płotki, rozstawmy tak, żeby to wyglądało autentycznie jak jakaś arena. No trochę bardziej arena gladiatora, aniżeli zwykły ring do MMA. Ale to dlatego, że w ten sposób po prostu będzie to lepiej o wiele wyglądać. No i też będziemy mieli lepsze możliwości dobierania przeciwników dla naszego widza, który jeszcze nie wie, że zostanie gwiazdą MMA. Dobra, rozstawiamy sobie tutaj dalej. No i nice! Teraz tak, najważniejsze jest, żeby tutaj zrobić pokój, z którego będą wychodzili przeciwnicy. To będzie coś takiego. To będzie coś takiego. Okej, dobra, tutaj teraz sobie wykopiemy w górę. Czy to starczy? Dobra, zróbmy tak. Dajmy tutaj wodę. Nawet nie wiem, czy nie jest ten korytarz za długi. Powinno być G. Dobra, set 0, stack 10. O kurczę, o nie. Dobra, czy mi się to uda? Dobra, set 1. Okej, okay. Okej, okay, dobra, nice. Ej, tu jest... A, okej, okay. Ej, bo się troszkę za bardzo wykopałem. Zróbmy tutaj tylko stack 2, żeby jak coś, to żeby nie mógł zobaczyć, że te moby się spawnują nigdzie, tylko żeby było takie wrażenie, jakby skądś faktycznie te moby wychodziły. No i dobra, tutaj tak samo, tylko że tutaj zrobimy inaczej, bo tutaj będą po prostu drabinki. Taka zwykła drabinka, no dokładnie. Ładnie. Wykopujemy sobie wyjście teraz stąd. A no niestety w wodę, no ale trudno. Dobra, zaczniemy sobie to trapdorem. Teraz tutaj wszędzie drabinki dajemy. No i nasza arena do MMA jest gotowa. Chociaż może nie do końca. Zróbmy tak. Hacyl, red, wool na 14. Tak, żeby zrobić tutaj, widzicie, takie granice. A tutaj zróbmy white wool. O nie, bo to bez H. Po prostu cyl. Okej. Okay. Weźmy sobie shroom lighta, żeby też nie wyglądało zbyt bogato. Ale żeby tutaj jakieś oświetlenie było. Tutaj, tu i tu. Jak tutaj wygląda bez vanisha, no jest trochę ciemna, bo dobra, tutaj będzie tak, o, jest teraz fajnie. Dobra, tutaj dodajemy też oświetlenie, tu i tu oraz południe naokoło i takim oto sposobem, no, ej, jakoś to wygląda, dosłownie chwilę mi to zajęło. Dobra, idziemy do niego, ja sobie włączę vanisha tak w razie czego, żeby nie było, że wyleciał, na przykład tutaj stoi i się patrzy na mnie. Znaczy, jak coś, to tutaj jest wejście koło netherrightu, okej, to trzeba pamiętać, znaczy netherracku, sorry. Weźmy sobie diaksową zbroję, żeśmy wyglądali jak jesteś kozacy, a nie jak byle kto. Dobra, czy on jest w domu, ten widz? A nie. A jaki ma nick? Henry, co? P. Henry. Henry von Juden? Co to znaczy? Ja bym to już słyszał, ale nie mam totalnie pojęcia, gdzie. On się w ogóle rusza? Ej, czy on nie, on nie przed AFK, prawda? No nie mówcie mi, że on przed AFK. A, tu jest jego baza. Dobra, bo ja właśnie patrzyłem trzeci jeszcze raz. On się rusza. O, on się rusza chyba, nie? Ty, rusza się, rusza się. O kurde, o kurde. Zombie go bije. Czemu się... O, ten zombie się... Ten zombie... Co? 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 Nie wiem, jak on to zrobił, ale on ma turbo farta i mi się wydaje, że to taki, wiecie, no, dobre powiedzenie, głupi ma farta, on po prostu stanął AFK i gdyby ten zombie jak się nie spalił, to już by było po nim i po naszym trollu, ale na szczęście się udało. Dobra, więc gdzie on ma dom? On ma dom w tą stronę. Czy, ej, może poczekamy na niego w domu? I to w sumie będzie śmieszne. Dobra, włączę sobie vanisha. Teraz tak, piszę sobie nir to. Dobra, czy on tutaj idzie? Dobra, on, nie, on tutaj, nie wiem, czy idzie, czy nie, nie, on jest cały czas taką samą ilość kratek od nas. Ojoj, nawet się oddala. Dobra, nie, ja po prostu muszę... A, trzeci, zachodzi słońce, może to go...
skłoni do powrotu. Nie, on cały czas idzie coraz dalej. Co, on odpuszcza tą bazę? No, tak to wygląda. Czekajcie, dobra, ja mam pomysł. Zrobimy tak, zatrzymamy go. Bo tutaj co to jest? Tu jest ta? Aha, okej. Okay. Tu jest wiedźma, dobra, przy wiedźmie nie pogadamy. Nie wiem, co on robi w środku lasu. Bez zbrojki, po prostu biega samopas. Mi się wydaje, że ten typ chyba nie za bardzo wie, co robi. Gdzie on jest? Co dwa? Oj, kurde, jeszcze mnie wiedźma zaatakowała. On tam ucieka, damage'a dostaje. Wiedźma, proszę cię, weź mi, musisz mi nie przeszkadzać w odcinku. Dobra, cześć, ja sobie po prostu wezmę miecz derytowy. Wiedźma, zadarłaś z nie tym nubem, z którym powinnaś. Damn, i teraz będę chodził z tym efektem poison przez 30, nie no. Dobra, usunąłem sobie komendą po prostu te efekty. Dobra, gdzie on jest? O, on jest tu, aha, tutaj. Okej, okay. Okej, okay, czy on już do bazy wrócił? To my, ej, ja wiem co, tutaj dzwonisz. Okej, okay. O, witaj, czekałem na ciebie. Chcesz zarobić dużo siana? Kty, oty, kty, oty, kty. O ty, dobra, nieważne, nie będę z tego bumbapował. Czego chcesz? To ja pytam, czy chcesz dużo zarobić? Na pytanie się nie odpowiada pytaniem. Po co mi siano? On chyba dosłownie wziął to siano. Chodziło... Nie chodzi dosłownie o siano. Chodzi o diamenty, bogactwa, wszystko co chcesz. No, to jest dość kusząca opcja dla typa, który ledwo potrafi się utrzymać na ekstremie. A co ty z jakiejś sekty werbujesz ludzi? Werbuję zawodników do MMA. On chyba wygłodniały, musi jedzenie zbierać. Ale przynajmniej mnie prosi o jedzenie. MMA? Że PvP? Tak i nie tylko. Za każdą walkę będę ci dawać diaksy. Co ty na to? O, on się bije. Widzę, że masz umiejętności. Ta, powiedzmy. Patrz, jaki fighter ze mnie. On nawet potrafi to napisać. Na jak? Czy to jakiś fan Malika Montany? To co ty na moją propozycję? Ok. To chodź za mną. Można, czekaj. Co on się musi wyładować swój... Aha, on sobie pewnie kraftuje jedzenie. Może za pierwszą walkę po prostu mu damy jedzenia trochę? Może to by miało trochę sensu? Git, to chodź. Dobra, na szczęście mamy nie tak daleko tą arenę. On idzie za nami. Normalnie widzę, że w miarę git się ugadaliśmy. To znaczy, no wiecie, w sumie kto by nie chciał zarobić masy diamentów. Chociaż, okej, dobra, są takie osoby, ale akurat on nie należy do takich. O, tu jest moje wejście. Na dole jest arena. To on otwiera i zamyka się, bawi tym jak nie wiem co. Dobra, wchodzimy tutaj do środka i teraz będzie przed nami kilka ważnych rzeczy stać. Dobra, jesteśmy na arenie, zobaczymy w ogóle jego reakcję na to, że tutaj jest takie coś jak jest. Oto arena! O, no wygląda, wygląda. Ty co jest? Tutaj będziesz walczyć. Jak jakiś koloseum! To co? 5 diaksów za pierwszą walkę? Ty widziałeś kiedyś MMA? Dobra, nie będziemy odpowiadać na to pytanie, bo chyba wydaje mi się, że on chyba wie, że areny do MMA wyglądają troszeczkę inaczej. Ile ma być tych walek? Walek? Walk! Dobra, nieważne. Tak dużo, jak dasz radę. Za każdą kolejną będę płacić więcej. To ja pierwszą dam radę. To ja jeden dam radę? Zaraz co? Dobra, ja nie wiem, ja po prostu, wiecie co, ja muszę zejść na dół i tutaj... Albo dobra, nie, nie będę schodził na dół nawet. Nie wychodź! Wróć! O nie, dobra, bo on by tam poszedł. I widzicie, już by widział, że tam coś jest nie tak. Są zasady! Dobra, teraz się szybko tepnę tutaj, na drugim kącie. Dobra, przeleciałem sobie tutaj, jak widzicie. Nie lubię zasad. On jest jakimś wkurzonym dzieckiem. Nie można używać itemów. Kurde, on jest za daleko, muszę do niego podejść. Nie można używać itemów i walczycie do końca. Nie można się wycofać. No to brzmi dość do śmierci. Tak, to nie jest MMA, chyba że dead MMA. Czy jest takie coś jak dead MMA? A z kim się bije? Na początku z słabym zawodnikiem. Mówimy na niego Jurek. A mogę z tobą? Ja się nie biję. Ja wystawiam hajs. No, jak szefuncio, wiecie o co chodzi? Nie ufam rudym. A, bo ja mam skina rudego. Oj, damn. To tylko peruka. Ale dobrze zapunktował, no. Ładna. Damn. Ciepło się zrobiło, co nie? Dawaj hajs. Najpierw walka. Idź na dół i czekaj na zawodnika. Dawaj Jurka. Jurek jest gotowy. Gdzie itemy? Aha, on potrzebuje skrzynki, co? Dobra, damy mu skrzynkę. Tutaj. Pyk. Dobra. Nie wychodź na środek, ale idź na dół. Dobra, i teraz tak, na drugim kącie. Co on robi? Czemu mi rozwala tej wełnę? Jak zobaczysz przeciwnika po drugiej stronie,
stronie, możesz zaczynać. Dobra, teraz szybko zmieniam konto. Wezmę zombiaka, zespawnuję po prostu. Dobra, pyk. O kurde! To już? Ty zombie. Dawaj, weź ty, iść tam zombie. Dejem, te zombie stąd nie wychodzą. O nie, czy jednak za daleko? Jest już Jurek, idź na środek. Dobra, walcz! Kurde, nie widzę, za daleko to się dzieje. Ej, ale czy on da radę w ogóle na tego małego zombiaka? Ja mam nadzieję. Nie, dobra, daję sobie radę. Chociaż z ręką na zombiaka nie jest sobie tak łatwo. Nie, dobra, nawet, no, walka przebiega całkiem git. Nasz widz, którego opłacamy, daje sobie radę, więc to mi się podoba. O kurde, ale ty, ej, bo tutaj się dzieje zwroty akcji, on go nie może trafić nagle. Nie, dobra, jest git. To, ej, kto wygra, zombiak czy widz? Ej, ja myślę, że ten zombiak chce uciekać przez chwilę. Ej, szanse są naprawdę jakieś bardzo wyrównane. O nie! Zombie przejmuje inicjatywę. Nasz widz niestety nie radzi sobie jakoś mega fenomenalnie. Powoli zadaje uderzenie i tak, udało się! Yeah! Pół serca mu zostało. Dawaj, żreć. A, dobra, teraz tak, weźmiemy sobie te diamenty. Weźmiemy sobie też mięso. A, on tutaj wyrzucił to. Okej, czyli było blisko. A oto twoja wypłata. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć diamentów. Ładnie. Możesz już wracać do swojej bazy. Za drugą walkę ile? Jak będzie druga walka, to dam ci znać. Okej. Nie wiem, trochę się boję, jakby... Okej, trochę może niefartownie, że mały zombiak akurat się zrespił i tak dalej, ale nie wydaje mi się, żeby Henrich von Juden był dobrym zawodnikiem. No cóż. Dobra, weźmy sobie spektatora. Zobaczmy, czy on wrócił do bazy. Tak, wraca normalnie sobie do bazy, więc teraz może przyjdziemy do niego na małe szkolenie. Co wy na to? To myślę, że takie szkolenie by mu się przydało. On jest, widzę, bardzo pewny siebie. On w ogóle, nie wiem, jakby niczym się nie martwi. Dobra, GM0. Wbijam. Elo! Ledwo tu przyszedł, ja już tu jestem. Pomyślałem, że poćwiczymy przed drugą walką. Co ty na to? Jak? Normalnie. Znam twojego drugiego przeciwnika. Musimy przećwiczyć jego taktyki. Okej. Dobra, ja sobie muszę wziąć łuk. Chodź. Dobra, zrobimy teraz szybkie ćwiczenie MMA. MMA zawody z łukiem. To chyba nie tak miało wyglądać. O, chodź. Co on robi? On tutaj coś w skrzynkach grzebie. Dobra, słuchaj. Ja będę do ciebie strzelał, a ty musisz omijać to i uderzyć mnie raz. Łapką. Co? Dobra, on chyba nie był gotowy na taki trening MMA. No co? Dawaj. Dobra, czy on... O, ej, bo ja chciałem go nauczyć taktyki, ale widzę, że on sobie daje idealnie radę. Nie tak. Źle. Musisz poza omijaniem powoli się do niego zbliżać. Jeszcze raz. Dobra, czemu jakiegoś widza trenuje, jak omijać strzał? Dobra. I udawajmy, że tak nie trafiamy w niego, chociaż trafiamy. Szybszy musisz być. Miałeś mnie raz uderzyć, a nie kilka. Pac. Jeszcze raz. Szybciej na boki i szybciej do przodu. No, normalnie w tej szkole. Dobra, strzelam. Okej. To już lepsze. Jesteś coraz lepszy. No, w ogóle zaraz zróbmy mu jeszcze tak miło, nie wiadomo. Że... Chyba jesteś gotów. Chodź za mną. Czas na twoją drugą walkę. Tym razem o 15 diaksów. Czyli delikatnie podkręcamy stawkę. No, 15 diaksów, no to okuła. No, okula, no właśnie. Chyba się ucieszył z tego faktu. Na pewno został tylko 5. Oczywiście też przeciwnik był łatwiejszy. Ale nie wiem, czy do niego już dotarło, że będzie walczył ze szkieletem. No, mam nadzieję, że przetrwa to starcie, bo trzecie dopiero ma być wyjątkowe. Na razie jeszcze usypiamy jego czujność, ale zaraz wyjdzie ten moment. Dobra, schodzimy sobie na dół. Proszę bardzo, on schodzi za nami. No to nice. Dobra, napiszę mu: zasady znasz, taktykę trenowałeś. Dobra, gotowy? Teraz się szybko przemieniam na drugie konto. Napisał, że tak. Dobra, dostałem mu tej szkieleta. Oto twój przeciwnik. Dobra, on podbiega, szkielet go jeszcze nie zauważył. Ej, ale patrz, jak on bije salonem normalnie na tego gościotrupa, ty, ładuje go tam. Dobra, troszkę się chyba widzę wycofał. Biega na boki, więc czego się nauczył z naszej taktyki? O kurde, ej, ale dostaje, kurde, no szkielet to już jest coś trudniejszego. Odejem. O nie, ja mam nadzieję, że ej, że on to wygra, bo tutaj jakby szkielet ma... Czemu on biega tyle do tego szkieleta? O nie. Dobra. Podbijam tutaj. On sobie daje radę. Dawaj. Dobra, biję go. Nie widzę, co się tam dzieje. Nic nie widzę. No, co się dzieje? O, dobra, jest git. On jeszcze żyje? O! Yeah!
Co jest? Normalnie chłop wygrał z tym kusiem. Ja myślałem, że jak Bruce Lee. Jesteś niesamowity. Na jak? Dobrze, dobrze. Dobra, dajemy mu jego wygraną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na piętna. Tak, szysz, jakie on w ogóle słowa zna. Ile diaksów. Oto twoja wygrana. Widzę w tobie talent. Takie easy. To nie jest easy. To kwestia pracy. Aha, takie easy, że chętnie więcej zgarnę. Jak 15, tak o, to dawaj o 30. Nie wiem, czy jesteś gotów na więcej. Wydaje mi się, że twoje szkolenie jest na zbyt wczesnej fazie. Pytanie, czy oni są. Aha, gotowi na niego. Wróć! Johnson wychodzi. Chłop zakosił te diaksy, już się uciekać. Serio, chcesz zawalczyć z kimś mocniejszym o 64 diaksy? Gościu, boss, że ty jesteś pewien? Fight! O nie, to ze mną jest. Co? Ta, na 100% myślisz, że dasz radę? Na 99,7. Dobra, to poczekaj. My sobie zaznaczmy tutaj to. Dobra. Myślę, że jesteśmy gotowi do kolejnej walki. Dobra, to mu napiszę troszkę tej podbiegnie bliżej, żeby to w ogóle zauważył. Tylko czy on ma wszystkie itemy odłożone? Benz, Benz. Odłóż itemy do skrzyni wszystkie, jakie masz. Okej, okay, tutaj są odłożone diaksy. No jest, dobra, czyli są wszystkie odłożone. Wszystko jest odłożone. Mam taką nadzieję. Chodź. Dobra, on nie wie totalnie, na co się pisze. On nie ma zielonego pojęcia. Ale dobra, zaraz wam pokażę. Uwaga. Jak tam? Gotowy? Git. Dobra, to ja mam pomysła. To i tak. Samon. Warden. Dobra, pyk. Okej, okay. Jest i on. Co? Dobra, set zero. Znikamy drabinki. Walcz. Tego się nie da wygrać. Jak nie da? Normalnie. Zbij go. To dostaniesz 64 diaksy. On się boi nawet powiedzieć do tego golema. O nie, bo tu jest wszystko z wełny. No tak, więc ten golem tu tam nie będzie słyszał. Czajcie. Trzeba tego golema tutaj zachęcić, żeby przyszedł. Dobra, ja sobie tutaj przebiegnę. Dobra, ej, gdzie jest ten typ? Gdzie on jest? Ty, gdzie jest nasz zawodnik? Effect Lear nie dotknę, jest płodny wielki. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ty, gdzie on jest? Gdzie jest nasz zawodnik? Ej, co się z nim stało? 10 klatek stąd? Ty, co robisz? Ty, no gdzie on jest? Czy on się schował? Teraz, gdzie on jest? 28 klatek stąd. Dobra, dawaj Warden. Chodź tu, Warden. Come on. No nie powiesz mi, Warden, że nie przyjdziesz tutaj, co? Ja myślę, że tylko tam sam nie wpadł. Dobra, GM1. Weźmy Bell. Ej, bo to nie działa. Kurde. Dobra, czy on tutaj idzie? Czy nie idzie? Damn. Co jest z tobą, Warden? Na co on się uparł? Aha, na moby tutaj, serio, Warden? Na nie? Kurde. No nie! No nie, ty jesteś głupi, Warden. Damn. Nie, no nie wierzę w to. On serio by się tymi zombiakami tutaj zajmował. Dobra, to ten odhaczony. A gdzie, co się dzieje z tamtym? Gdzie on jest? A, on jest tutaj. Warden, chodź tu. Chodź tu, Warden. Warden, ty jesteś beznadziejny. Jesteś beznadziejny, naprawdę. Ej, czemu ty to przeżyłeś? Dobra. On tutaj jest. Wracaj! Dobra, czy ten Warden jakby... O nie, bo on go i tak widzi przez ścianę, co? O nie, nic nie widzę. Dobra, on wykopuje nad Wardenem blok. Nie, pod nim, kurde. O nie, to już jest chyba jego koniec. Wychodź szybko! No nie, no nie, no nie! Co on kopie? On nie wie, co on kopie! On siedzi zakopał, on nic nie widzi! O nie! Co on próbuje zrobić? Nie! To było najgłupsze, co mógł zrobić. Tutaj była wełna. Ten Warden by go nawet nie słyszał. On zamiast tego wolał na dole kopać. No nie, no widać, że z Wardenem to on chyba jeszcze nie walczył, a przynajmniej nie tak na poważnie. Więc tak, to jest właśnie fake MMA. Wy zostawcie łapkę w górę. Do jutra, pio.